Run. Witam w kolejnym odcinku Tepy Talk. Pewnie oglądaliście poprzedni, bo były to jedne z ważniejszych butów roku, Superfly 6. A tutaj mamy, oczywiście, musiałem kontynuować, mamy Vapory, Nike Mercurial Vapor 12. Niestety, widzicie, na pudełku Nike pisze Vapor 12 Elite FG. Więc no jest to takie bardziej zgodne z prawdą, natomiast tutaj mamy ten Vapor 360. Takie troszeczkę rozmycie, o co tutaj chodzi. Komentowałem to dwukrotnie, ja w ogóle polecam, chociaż był to film poświęcony Superfly, no bo one są tak jakby tym czołowym butem, to był taki film na kanale TPPL z moimi takimi wstępnymi wrażeniami po premierze, po zdjęciach. I myślę, że fajnie sobie obejrzeć tamten odcinek, bo jakaś tam ukryta treść, sposób myślenia o butach na pewno był zawarty i będzie to ciekawe i wartościowe. Worek wygląda tak. Przypomnijmy, mamy tu do czynienia z butem z poziomu profesjonalnego, nie tym takim klasy elite, najlepszym, ale myślę, że spokojnie do postawienia na równi z Superflyami, bo po prostu jest to kwestia wyboru, czy ktoś woli tutaj z kołnierzem, czy nie, no to sobie wybierze, co mu odpowiada. W gruncie rzeczy, zobaczcie, w poprzedniej generacji Mercuriali Vapor 11 i Superfly 5 były bardzo różnymi butami. Oczywiście była podobna koncepcja, speedboot, nie bardzo skomplikowany, w miarę lekki, gładki i tak dalej, to było utrzymane. Natomiast Superfly były z zupełnie innego materiału, Vapory były z innego materiału. I to się tutaj skończyło, bo mianowicie Nike po raz pierwszy zrobiło Nike Mercurial Vapor zrobione w zasadzie, i tutaj jest bardzo istotna część tego filmu, zrobione jak Superfly. Jak ja już je mam w ręce, a wiecie, że się wstrzymywałem do momentu takiej mocnej obczajki, do tego momentu, kiedy będę faktycznie nagrywał te Tepy Talk, tak żeby to było wiarygodne. Słuchajcie, Superfly, Vapory są Superflyami bez kołnierza. I teraz tak. Cena oczywiście Superfly jest wyższa. Z tego co wiem, bo ja kupiłem te buty, żeby wam pokazać, cena Superfly to była bodajże 1299, Vaporu 999. To dajemy tutaj 300 za ten kołnierz. Słuchajcie, kołnierz jest rzeczą poniekąd fajną, bo nie wpadają nam gumki z Orlika. Pytanie, czy to jest warte 300? Oczywiście ktoś może chcieć, ktoś może moda i w ogóle ta cała mania w koło korków ze skarpetą to jest moda, tak? Taki hype. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to jest jakość taka użytkowa tego buta. I tutaj, kurczę, bardzo chętnie, ja mam nadzieję, bo Nike obiecało mi, że mi kopsnie te buty, tak żebym sobie używał, tylko mojego rozmiaru na razie jeszcze nie mam. Bardzo chętnie założyłbym Superfly i Vapora nawet na dwie nogi. I wydaje mi się, że odczucia będą no niemal identyczne, poza tutaj kołnierzem, który jest troszeczkę inaczej zbudowany, w sensie tym tyłem, ale cholewka jest idealnie taka sama, moi drodzy. Dobrze, z grubsza sobie to omówimy, a potem będą jeszcze takie myśli, które tutaj się nasuwają. Cholewka jest wykonana, tak jak już mówiłem, z Flyknit. Ta część językowa jest tutaj rozciągliwa, nie mamy tutaj klasycznego języka. Szturowadła sobie gdzieś tam przechodzą pod spodem, nawet tutaj jestem w stanie wam to tak troszeczkę pokazać, myślę. O, zobaczcie. Tak na przestrzeni całego buta. Tak sobie pomyślałem, że nawet te przechodzące sznurowadła czynią tam takie punkty zaczepienia do skarpety, dzięki czemu troszeczkę wzmożone jest to trzymanie się cholewki do stopy. Nike w tej edycji, tutaj powinniśmy mieć rozciągliwy ten materiał, on rozciągliwy nie jest, bo są rzeczy, które zapobiegają temu. Oczywiście gdyby on tu był rozciągliwy, to by było bez sensu, bo by stopa nam ten but rozwalała na każdą stronę. Tutaj mamy Nike Skin, czyli taką cieniutką warstwę lakieru, która sobie idzie przez cały but. Natomiast to, co jest nowe, to jest to, że przez cały środek tej cholewki biegnie jeszcze dodatkowa warstwa materiału, który po prostu spaja to wszystko. Gdyby tego nie było, prawdopodobnie, bo też trochę struktura oczywiście tej tkanej cholewki jest troszeczkę inna tu, a troszeczkę inna tu jest bardziej spójna. No usztywnia tutaj tą boczną część buta, chociaż jakaś super usztywniona nie jest i zapobiega tutaj jakiemuś może rozwalaniu się. Jeśli ktoś by nam przejechał butem, to myślę, że dlatego, że to mamy podklejone, to tutaj nam się jakoś to mocno nie rozwali, nie zacznie pruć, bo teoretycznie jest to cholewka tkana, mogłoby się zacząć pruć. No nic, takim czymś tutaj nie mamy do czynienia. W środku mamy dodatkową warstwę materiału, co wcześniej może nie było tak zauważalne też, bo Vapory oczywiście 11 były zupełnie inaczej zbudowane, ale w Superflyach nigdy tam tak dokładnie nie zaglądaliśmy. Dobrze.
Tutaj mamy takie wypukłości, nierówności, oczywiście znacznie mniejsze niż w Superfly 11, już w filmie poświęconym niż w Vaporach 11. W Superfly, w filmie poświęconym Superfly już wspominałem o tym, jakie to ma znaczenie. No przede wszystkim takie, że tutaj troszeczkę zyskujemy na kontroli piłki. Oczywiście też podczas prowadzenia, bo mamy te nierówności tutaj na brzegach, które sprawiają, że piłka nam się po nich przetacza i dzięki temu lepiej ją czujemy. Ale bym bardziej patrzył na takie kwestie jak warunki pogodowe, że jednak piłka nam się tutaj w mniejszym stopniu ślizgnie po tej cholewce, dlatego że ona jest wyposażona w jakieś tam nierówności. Cholewka, jeśli chodzi o jakość, myślę, że no tak, Superfly powiedziałem, że nie odbiega od poprzednich dwóch generacji, natomiast tutaj trzeba sobie powiedzieć, że Vapor zyskuje, myślę, jeśli chodzi o czucie piłki, o bliskość stopy do piłki, o elastyczność tego materiału, bo został on całkowicie zmieniony i nie mamy już tutaj takich uwypukleń, jakie mieliśmy w poprzedniej edycji. Ja troszeczkę się boję, czy aby tutaj w środkowej części ten but nie jest za elastyczny, czy odpowiednio utrzyma naszą stopę. To była dosyć duża sprawa w Vapor 10, tam jak dla mnie też ta cholewka była tutaj troszeczkę za luźna. No zobaczymy, jak tutaj będzie się to wpisywać. Mamy wewnętrzne usztywnienie pięty, które kończy się na moje oko troszeczkę wyżej niż w Superfly. Mamy tą M-kę, która jest dodatkowego materiału, który troszeczkę tu na pewno usztywnia, bo ona nie jest taka wcale cieniutka, ona tu troszeczkę odstaje. Fajny dyskotekowy efekt. M-ka sama sobie tak średnio mi się podoba, muszę powiedzieć. Dobra, słuchajcie, jaka jest różnica tutaj tej tylnej części buta? Jeśli chodzi o tą piankę, którą mamy w środku, to absolutnie żadna. Ona jest tak samo zrobiona jak w Superfly'ach, co troszeczkę dziwi, bo wydaje się ten but tak z budowy takim klasycznym, że powinna iść gdzieś tutaj, tak? Ale mamy taką minimalistyczną formę. No natomiast tutaj ten koniec jest jakoś zwieńczony. Jest jakieś szycie i on się tu tak delikatnie zawija, taki rulonik się robi do środka. O ile tu na boku jest to ok, i myślę, że ogólnie rzecz biorąc z taką budową też te gumki nie powinny wpadać, bo jest to tutaj bardzo bliskie stopy, to troszeczkę mnie martwi, czy tutaj z tyłu, gdzie but jednak ewidentnie skręca do środka, do stopy, czy tu nie będzie obtać. To jest dla mnie taki tutaj punkt zagrożenia. Czy tutaj ten but nie będzie obcierał? Ciekawa sprawa. Widzieliśmy, że Neymar debiutował w meczu z Realem w Paris Saint-Germain, w Vaporach zmienił je bardzo szybko na poprzednie. Może coś tutaj znaczy, czy on oczywiście pod swoją stopę ma ten but robiony, ale kto wie, czy to by nie był ten powód. Też podobno się ślizgał, więc jest tutaj jakiś zamysł, że może coś z kołkami. Kto to wie. Mówiłem dużo o podeszwie w poprzednich publikacjach. Oczywiście tutaj powtórzę, że ten lakier, który się spodziewaliśmy, znaczy miałem nadzieję, że może nie będzie schodził, niestety schodzi. Mamy tutaj tą naklejkę, której oczywiście na zdjęciach nie widzieliśmy, bo była zdjęta. Układ kołków dokładnie jest taki sam. Wątpliwości i moje, i wasze budzi to, czy aby ta podeszwa się nie będzie odklejać. Vapor 3, 4 i 5 mieliśmy podobny myk, no i tam się odklejała. Po jakimś czasie faktycznie tutaj, tak? Tu jest pierwsze miejsce, tutaj jest narożnik, tutaj są duże przeciążenia i tutaj myślę, że jest największe ryzyko, że zacznie się odklejać. No mam nadzieję, że nie. Oczywiście ta nadzieja jest, ale szczerze wydaje mi się, że tutaj będzie fail. Bardzo się zdziwię, jeśli tutaj nie będzie się, oczywiście brawa wtedy dla Nike, ale jeśli to się nie będzie odklejać, będę zaskoczony miło, ale zaskoczony. Dobrze. Dlaczego się będzie odklejać? No bo mamy dokładnie takie same przeciążenia, jak gdybyśmy mieli pełną podeszwę, a ilość kleju trzymającego te elementy do podeszwy jest po prostu mniejsza, bo i mniejsza ta przestrzeń, więc mniej kleju. Mówiliśmy też tu o tym wielokrotnie, też powtórzę, że tutaj Nike musiał dodać jakieś usztywnienie i tak sobie o tym myślałem, że w poprzedniej generacji też Vapory miały dokładnie tą samą podeszwę co Superfly i ta podeszwa była super cieniutka, natomiast tutaj zapowiadało się, że będzie jakieś zgrubienie, no bo nie może to być wykonane w tak cienkiej formie, jeśli mamy rozbite na element tutaj ten zewnętrzny i jakiś wewnętrzny. Podejrzewam, że jeśli chodzi o palce, to może jest różnica, nieduża, ale jakaś jest, ale wśród stopiu faktycznie jest to znacznie tutaj grubsze. Jeśli ktoś widział film Superfly, to wie, ale powtórzę, tutaj mamy taką strukturę wypukłą, jakichś takich rowków, które usztywniają. Na pewno jest to zrobione tak, żeby była jak najmniejsza ilość materiału, zrobiona tak te ścianki, żeby zdawały swoją funkcję.
tak, sprawowały swoją funkcję, sprawowały rolę w taki sposób, jaki byśmy oczekiwali. Bardzo ciekawym bajerem jest wkładka, która ma tutaj na środku takie wypukłości, które idealnie pasują jak klocki właśnie w te przerwy, te tutaj dołeczki, które mamy w tej strukturze podeszwy i to nam troszeczkę, myślę, że bardzo dobrze stabilizuje wkładkę, sprawia, że ona się w środku nie będzie przesuwać, co daje też stabilność naszej stopie. Ogólne wrażenia. Kolorystyka super, jak dla mnie bardzo mi się podoba, bardzo lubię. Przypomina Vapor 8 w debiutanckiej kolorystyce. Chyba był to mój pierwszy event, co prawda taki krajowy, ale na który Nike mnie zaprosiło, więc dodatkowo się miło kojarzy. Ogólnie też trzeba sobie powiedzieć, że Vapor 12 jest butem bardzo podobnym konstrukcyjnie do Nike Mercurial Flyknit Ultra, czyli tej limitowanej kolorystyki, limitowanego modelu w ogóle, który mieliśmy w czterech kolorystykach na razie. Wydaje mi się, że Flyknit Ultra już nie będą wypuszczane, bo to jest tak podobny but w stosunku do tego Flyknita właśnie. Wydaje mi się, ja Vapor 11 naprawdę dla mnie super kozackie korki. Naprawdę. Myślę, że jakością gry, ten sposób, jaki mi się grało po Vapor 1 i 2, kolejne, czy nawet bardzo podobne jakościowo są Vapor 11. Więc tutaj zabajerowali, a ja się cieszę, że zmienili, bo lubię zmiany, nie lubię jakiejś tam powtarzalności. Mam nadzieję, że są tak samo kozackie. Właśnie, mam dużą nadzieję i wydaje mi się, że jest duża szansa, wręcz taka 85%, że dali radę, że zrobili to fajnie. Mam nadzieję, że tu tył nie obciera, od razu mi się przypominają Nemesisy, które też tak sobie tutaj z tyłu zachodzą i obcierają i to jest jedyny ich mankament. Naprawdę pozytywne wrażenia. Myślę, że Nike zrobiło lepszą robotę z Vaporami niż zrobiło z Superfly, czyniąc taką tutaj dużą zmianę. I patrząc też na różnice ceny i różnice między Vapor a Superfly, naprawdę bym się zdziwił. Okej, ktoś kupi Superfly, ja też będę miał, tak? Bo no, jestem w trochę lepszej sytuacji, bo prawdopodobnie dostanę za darmo, ale będę miał i też bym chciał jako taki zapalenie skórkowy, natomiast jest to praktycznie ten sam but. Kto wie, teraz taką myśl miałem. Zobaczcie, Nike trochę zapędziło się w narożnik, tak? Z tymi swoimi korkami wszystkimi. I musi z tego wyjść. Czy to, że zrobili w serii Mercurial taki myk, który sprawia, że ludzie jednak, kurczę, na zdrowy rozum powinni kupować Vapory, bo mają to samo, a różnica ceny jednak jakaś jest. Czy nie jest takim przekonywaniem ludzi, że a, ta skarpeta tam już się znudziła i wcale nie jest taka ważna? I zaraz z tego pomysłu wyjdą. A? Czy tutaj tak psychologicznie? Słuchajcie, się wydaje, że to są takie domysły, ale naprawdę koncerny mają sposoby, żeby sterować naszym zachowaniem i to by pasowało, że to może być taki wstęp, żeby kozackim butem w sposób taki, który jest dobry, że zobaczcie, o, ten Vapor, taki dobry but. Każdy w ten sposób o tym pomyśli, nie? Że dobry. Że to nie jest tak, że o, mam coś gorszego. Że jednak przekonają nas podświadomie, o, bateria się władowała, to znak, że trzeba kończyć, podświadomie do tego innego wyboru. Słuchajcie, bardzo dużo osób obejrzy ten film, bardzo dużo serducha wkładam w to, żeby te firmy dla Was zrobić, więc jedyne, co możecie zrobić i jest to fajne, bo jak dla mnie najważniejsze, żeby jak najwięcej ludzi skupowało w sposób taki przemyślany buty, żeby wiedzieli, jakie są dobre, jakie nie, dlaczego, sami się kształcili w tym, więc jak dacie łapkę w górę, to po prostu będzie przez YouTube'a promowane i fajnie się wywinduje. Więc dzięki, jeśli to zrobiłeś, jeśli subskrybujesz kanał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Najważniejsze są korki, a korki były fajne. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, hej!